Cześć, tutaj Agata, witajcie na moim kanale. Przychodzę do Was z reading vlogiem. Nagrywam znowu reading vloga, bo no, ostatnio też nic nie dodawałam na kanale, dlatego że nie mam totalnie czasu na nic, dosłownie na nic. Dzisiaj mam pierwszy taki wolniejszy dzień od półtorej tygodnia i dopiero dzisiaj zaczęłam, posprzątałam sobie w pokoju, na spokojnie sobie wszystko ogarnęłam. Pierwszy raz książkę czytałam wczoraj, tak dłużej, bo przez godzinę byłam w kawiarni i czytałam po prostu. No, jak obserwujecie mnie na Instagramie, to właśnie wiecie, że zaczęłam pracę w Empiku. No i studiuję dziennie, robię jeszcze dodatkowo paznokcie i zajmuję się jeszcze dziećmi. Także dosyć dużo tego na głowie mam. No i właśnie to wszystko spowodowało to, że nie mam czasu teraz aż tyle na czytanie książek. A co za tym idzie, mało mnie na YouTubie i mało mnie też na tym Instagramie, chociaż na Instagramie pokazuję dużo właśnie coś tam o pracy. No i ogólnie z mojego codziennego życia. Dzisiaj też miałam w planach nagrać film, ale no nie wyrobiłam się, bo musiałam jeszcze jechać po rodzeństwo do szkoły i troszkę mi dłużej zeszło niż myślałam. Ale właśnie zaczynam tego reading vloga. Czytam teraz jeden thriller i chcę zacząć młodzieżówkę. Znaczy młodzieżówkę, to jest bardziej taki young adult. Jeśli chodzi o thriller, to jest to Podejrzana autorstwa Briany Labusques. Takie ma nazwisko, tak? Jestem na 78 stronie i właśnie to tylko wczoraj czytałam praktycznie, bo zwinęłam się z jednych ćwiczeń, żeby trochę odetchnąć i byłam na kawce i tak dalej. To mogliście widzieć, bo właśnie zaczęłam tego vloga od tych wstawek. Na razie jest intrygująco, jeszcze za dużo o fabule nie wiem, troszeczkę jeszcze się mieszam, o co w tym chodzi, ale jak dojdę tak do 150 strony, to przyjdę Wam powiedzieć coś więcej o fabule. Na razie jest intrygująco. A drugą książką, którą chciałabym też przeczytać w tym vlogu, i tutaj mi się wydaje, że pójdzie mi dużo tak jakby sprawniej z przeczytaniem jej, jest to najnowsza książka Klaudii Bianek, czyli Niebo nad jej głową. Jest to ostatni tom tej serii, jedyne takie miejsce, którą ja uwielbiam. Ta seria cały czas, w ogóle ta autorka cały czas na moim kanale się gdzieś tam przewija. No i ja z jednej strony bardzo chcę wiedzieć już, chcę wrócić do tych bohaterów, do tego świata, ale z drugiej strony nie chcę kończyć tej serii. Wiem, że autorka ma jeszcze dużo książek w planach. Ja też wszystkich jeszcze nie przeczytałam właśnie jej autorstwa. Mam trochę zaległości. No ale cieszę się na maksa naprawdę, że mam tę książkę już i mogę ją czytać. Ona ma premierę 18 maja. Dzisiaj, jak mówię do Was, to mamy 13. Także za 5 dni w środę ma swoją premierę. Zobaczymy. Fajnie by było ją przeczytać, nie ukrywam, ale no troszkę w planach mam na ten weekend. Dzisiaj jadę, właśnie teraz się uszykowałam, jadę do mojego chłopaka, bo jego siostra ma urodziny i jego babcia ma dzisiaj urodziny, także dzisiaj jadę w gości. Jutro jadę do dziewczynek do pracy na 9 do 13. Potem na 14 jadę na paznokcie, bo mam dwie klientki, jedną na dłonie, drugą na dłonie i na stopy. I muszę się wyrobić z tym do 18. Wieczorem chyba idę na imprezę do kolegi, jeszcze tego nie wiem, ale nie wiem dokładnie na którą. Wydaje mi się, że iść idę, ale nie wiem na którą. W niedzielę idę na komunię, w poniedziałek mam od rana wykłady, po południu do pracy. Także tak się zapowiadają moje najbliższe dni, ale mam nadzieję, że gdzieś wieczorami uda mi się trochę podczytywać. Zabieram ze sobą właśnie te dwie książki, wpakowuję je sobie do torby. I co? I to na tyle z takiego wstępu, z update'u życiowo-książkowo wszystko. Ja teraz się zwijam, bo którą my już mamy godzinę? Chyba po 16, jakoś przed 5 będzie. Także ja się zwijam i jadę, a Wam życzę miłego oglądania dalej.
Hej, przychodzę z nowym update'em czytelniczym. Dzisiaj już mamy 18 maja, czyli trochę się nie odzywałam, ale w sumie przez weekend mało czytałam, bo byłam na imprezie, byłam w pracy, byłam na komunii, także mało mnie w domu było, mało miałam po prostu tego czasu. Ale coś tam jednak przeczytałam i przychodzę właśnie z update'em. Chciałam tylko powiedzieć jeszcze, że jeśli chodzi o tą najnowszą książkę Klaudii Bianek, czyli Niebo nad jej głową, ona ma dzisiaj swoją premierę, tak się składa, ale przerzucę ją sobie do innego vloga, bo chciałabym nagrać z nią taki osobny film. Nie wiem jeszcze, czy mi wyjdzie, tylko nic dokładnie nie mówię. A czytam dwie książki, jedną czytam. Czytam Podejrzaną i słucham w audiobooku Jagę. Może o tej książce coś więcej, bo... Znaczy więcej, o fabule nic nie powiem. Ale zaczęłam ją czytać dlatego, że już niedługo, bo chyba 8 albo 9 czerwca 8 czerwca jest premiera jakby drugiej części Jagi, bo już tłumaczę, o co tutaj chodzi. Jaga, w tej książce poznajemy historię Jarogniewy, czyli baby Jagi z Szeptuchy, Nocy Kupały i tak dalej. To jest jakby historia wydana już po przesileniu, to jest taki jakby piąty tom w kolejności wydania, ale pierwszy tom chronologicznie, jeśli chodzi o to, co się dzieje. Ale mamy tutaj taki prolog i w tym prologu jest jakby... No jest jakby streszczone, znaczy nie streszczone. Żeby wiedzieć, co się dzieje na samym początku, czyli w tym prologu, musimy przeczytać poprzednie tomy, bo to będzie taki spoiler do całości, że to się w ogóle nie, wiecie, nie ma sensu czytać tego pierwszego, bo właśnie miałam kilka pytań na Instagramie, kilka osób do mnie pisało, jak czytać Szeptuchę. Także ja bardzo, bardzo krzyczę, żeby Jagę czytać po prostu jako piątą, już jak skończycie całą tą podstawową serię. A zaczęłam czytać ją, bo tak jak wspominałam, ma teraz premierę niedługo drugi tom tej Jagi, czyli to jest, już na Goodreadsie się zmieniło, że to jest tom 0, a ten, co wyjdzie, to jest tom chyba pół, bo jak słucham sobie tego na Empik Go, to jeszcze tam jest jako połówka, ale na Goodreads już jest zmienione. I właśnie będzie miała premierę Gniewa, tutaj Wam wrzucę okładkę, bardzo ładna jest ta okładka. Jest to nowe wydawnictwo, wydawnictwo Mięta. Mam nadzieję, że będzie można kupić już tę książkę na warszawskich targach książki, bo no bardzo bym chciała. I będzie też Katarzyna Berenika-Miszczuk, także na pewno zabiorę sobie Szeptuchę, żeby zdobyć autograf. No co ja mogę powiedzieć, uwielbiam tę serię. Tutaj myślałam, że nie będzie się tutaj za dużo działo, bo no, ja uwielbiam Gosię, Gosławę i uwielbiam Mieszka. No, ale o babie Jadze też się bardzo fajnie czyta, także... O, nie widziałam wklejki wcześniejszej, jaka jest ładna. No, o babie Jadze, o Jarogniewie też fajnie się słucha, bo ja słucham właśnie. No, no po prostu czytajcie, bo no, ja polecam, mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o Podejrzaną, to jestem na 200 stronie, to jest prawie połowa, bo ona ma tam 430 chyba stron. I podoba mi się. Już się wkręciłam, już na maksa się wkręciłam. Na początku miałam mały problem, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo było tak dużo bohaterów na raz wepchniętych. Może zacznę tak. Historię poznajemy z perspektywy Gretchen, która jest psychologiem i kryminologiem. I jest specjalistką w dziedzinie antyspołecznych zaburzeń osobowości i przestępstw z użyciem przemocy. I ona jest też socjopatką i też mamy takie inne spojrzenie na świat jakby no z jej punktu widzenia. I zostaje ona przydzielona tak jakby do sprawy morderstwa, gdzie córka zamordowała swoją własną matkę, zadźgała ją nożem, gdy ta spała. No, u tej córki jest już zdiagnozowane to, że jest psychopatką, no i ma tam jakieś zaburzenia właśnie psychiczne. No i brzmi to bardzo ciekawie. I jeszcze na dodatek, na okładce jest napisane, ona jest jak ty. I nie będzie to spoilerem, jak powiem Wam, że w przeszłości naszej głównej bohaterki, czyli tej Gretchen, z której perspektywy poznajemy całą historię, w przeszłości wydarzyło się coś bardzo podobnego. Ponieważ jej ciotka została zabita i no dużo osób podejrzewało, że to Gretchen ją właśnie zamordowała, ale nie znaleziono takich dowodów, żeby jakby, no, żeby udowodnić jej winę. No i właśnie
Ona sama też nie do końca pamięta, co się wtedy wydarzyło i to jest bardzo ciekawe, bo ja jestem no ciekawa po prostu, czy to się jakoś potem rozwiąże, czy ona coś powie na ten temat. Poznajemy też drugą perspektywę tej historii ojca tej właśnie dziewczynki, która zamordowała tą matkę. Ona ma na imię Viola właśnie, ojca Violi. I tam też są jakieś zawiłe rzeczy. Ja wam nie będę tłumaczyła, bo trudno by mi to było zrobić. Ale w niedługim czasie ginie też adwokatka, która zajmowała się tą sprawą Violi. I to jest właśnie też... To jest tak, że właśnie, aż się zapowietrzyłam. Mamy to podzielone w taki sposób, że mamy Gretchen i ona opowiada jakby to, co się dzieje teraz. A ten ojciec tej Violi, on ma na imię Reed, i on opowiada na przykład o miesiąc przed śmiercią Clary, czyli tej jego żony, czyli matki tej Violi. Mam nadzieję, że rozumiecie. No i właśnie mamy miesiąc przed, mamy 5 miesięcy przed, mamy 3 tygodnie przed. I tak na początku trochę to mi się też mieszało, co, gdzie i jak. Ale już teraz nie, już teraz wiem wszystko, o co chodzi i tak dalej. Mam nadzieję, że zakończenie mnie nie rozczaruje. Bo powiem szczerze, że mam pewne podejrzenia. Ale tak co jakiś czas przeskakuję na inną osobę. Znaczy wiecie, tak myślę sobie, o to na pewno on zamordował, a nie ona i coś tam, a potem tak myślę sobie, ej kurde, przecież to tak nie może być, przecież to by było za łatwe. Zobaczymy, jak to się skończy. Mam nadzieję, że mi się spodoba, mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Także przyjdę już, myślę, z ostateczną opinią. Tak, zapowietrzyłam się. Dzisiaj mamy, tak jak mówiłam, środę, ja teraz właśnie sobie mam w planach puścić audiobooka i posprzątać w pokoju, bo ja w tym moim pokoju to bardzo mało ostatnio przybywam. Już mam wolne w pracy, teraz idę dopiero w sobotę. Także dzisiaj, jutro i pojutrze mam wolne od pracy, ale jadę na zajęcia. Także nie do końca mam tak wolne, jakbym chciała. W niedzielę znowu idę na komunię. Ale chciałabym już właśnie, tak myślę, że do niedzieli tego vloga wrzucić, żeby on w niedzielę już był na kanale. Chciałabym też nagrać jeszcze jeden film, bo ostatnio strasznie zaniedbałam ten kanał i w ogóle, no bo nie mam czasu, ale chciałabym w końcu usiąść i ponagrywać, bo mam kilka pomysłów, mam kilka filmów, no, które muszę nagrać, także mam nadzieję, że mi się to uda w najbliższym czasie, w piątek może, chociaż ja to sobie tak zawsze planuję i tak mi to nic nigdy nie wychodzi. Dobra, ja już nie przedłużam, bo nie chcę, żeby ta wstawka trwała jakoś mega długo. Zapraszam Was do oglądania dalej.
swojej twarzy. Ja uwielbiam. Cześć, przychodzę w końcu zakończyć tego vloga. Mamy dzisiaj już ostatni dzień maja, jest po targach, jest po tym wszystkim, ale ja nie miałam czasu przyjść skończyć poprzedniego vloga, także przychodzę po prostu teraz. Podejrzaną oczywiście skończyłam, już skończyłam ją jakiś czas temu. Jeśli o nią chodzi, to moja opinia się nie zmienia, znaczy o fabule już Wam dużo powiedziałam, nie będę się też powtarzać. Jeśli chodzi o zakończenie, to mi się podobało. Gdzieś tam wydaje mi się, że w pewnym momencie się trochę domyśliłam, ale ja zawsze nie doszukuję się na siłę, kto jest jakimś tam mordercą tutaj, jak w tym przypadku, tylko czytam po prostu dalej i nie rozmyślam nad tym. I tutaj no, nie było to takie łatwe do wykrycia, mam wrażenie. Książka mi się bardzo podobała, thriller bardzo fajny. Jeżeli czytacie ten gatunek, więcej tego gatunku, to wydaje mi się, że będzie to dla Was książka dosyć mocno przewidywalna. Ale jeżeli chcecie sięgnąć dopiero po coś, ale jeżeli chcecie dopiero zacząć czytać thrillery, to wydaje mi się, że Podejrzana będzie bardzo dobra na początek. Ja bardzo miło spędziłam przy niej czas, o ile można tak w ogóle powiedzieć, jeżeli chodzi o thrillery, gdzie jest morderstwo. Tutaj akurat zadziganie nożem, ale właśnie ogólnie, jeżeli chodzi o całą książkę, to ja bardzo miło ją wspominam. Chyba dałam jej 3 gwiazdki, 3,5, 4. 4 chyba za dużo. No, ale no 3,5 gwiazdki to też bardzo dobrze, jak dla mnie, także polecam. I teraz chciałabym przejść do takiego opowiedzenia Wam o mojej pracy, bo jakiś czas temu na Instagramie właśnie poprosiłam, żebyście zadawali pytanka, jeżeli macie jakieś odnośnie pracy właśnie w Empiku. Ja mam tutaj je na laptopie uszykowane, bo telefonem nagrywam i teraz będę właśnie na nie odpowiadać. Jeżeli Was to nie interesuje, to sobie przesuńcie na sam koniec albo wyjdźcie po prostu już teraz z tego filmu. Pytań nie jest dużo, także postaram się dosyć szybko i sprawnie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że dowiecie się wszystkiego, czego chcecie. A więc tak, pierwsze pytanie. Masz jakieś rabaty pracownicze? Wiedziałam, że coś takiego będzie. Jeszcze nie, bo jeszcze nie pracuję miesiąca. Wydaje mi się, że dopiero, ja też nie jestem jakby wgłębiona dobrze w ten temat, ale coś tam szefowa wspominała, że po miesiącu pracy dostanę taką kartę, gdzie będę miała 30% rabatu na książki i 20% chyba na całą resztę, w sensie na te papierowe i tak dalej rzeczy. Jak dostanę, to Wam powiem, jak to dokładnie wygląda. Największy minus. Ludzie. Ja ogólnie jestem osobą, która, no, którą denerwują ludzie po prostu. Nie umiem tego dokładniej wytłumaczyć, ale no, to jest jednak praca z ludźmi, trzeba tych ludzi obsługiwać, trzeba im pomagać i tak dalej. No, ja wiedziałam, na co się pisze, że tak ta praca wygląda, bo moi rodzice też mają sklep spożywczy i ja bardzo dużo w tym sklepie kiedyś przebywałam, pomagałam i tak dalej. Także wiedziałam, z czym po prostu to się je. Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna? Moja rozmowa trwała dosłownie 5 minut. Poszłam tam, no przywitałam się, przedstawiłam, co robię, czym się zajmuję i jakie są moje zainteresowania. I tak pani na mnie popatrzyła, zobaczyła mój tatuaż. Ja jej też powiedziałam, że prowadzę konto na Instagramie i nagrywam też na YouTubie o książkach i ona się bardzo też ucieszyła i od razu no tam, no nie od razu, ale po jakimś czasie powiedziała tam reszcie dziewczyn, z którymi pracuję i wszystkie mnie zaczęły na grę oglądać, także Sandra pewnie to ogląda, także Sandra, cię pozdrawiam. I co? I ona tak na mnie popatrzyła na tej rozmowie i mówi, ja miałam dużo osób, ale tobie tak jakoś dobrze z oczu patrzy i jakoś tak, nie wiem, spodobała mi się, nie wiem jak to powiedzieć, no i od ręki mnie przyjęła. Podpisałyśmy na drugi dzień chyba wtedy. Nie na drugi dzień. No w pierwszym dniu pracy podpisałyśmy umowę, a wtedy już ustaliłyśmy grafik i wszystko i no i tak to wyglądało u mnie. Czy to prawda, że pracownicy mogą wypożyczać książki? Prawda, ale chyba też dopiero po przepracowaniu miesiąca mogę wypożyczyć książkę na tydzień. Nie wiem, czy będę korzystać, może kiedyś skorzystam, zobaczymy. Czy trzeba mieć jakieś doświadczenie? Ja nie miałam żadnego doświadczenia, no tylko tyle, że gdzieś tam już z kasą fiskalną miałam do czynienia, chociaż tutaj ta kasa jest i tak zupełnie inna niż ta, z którą ja miałam gdzieś tam do czynienia wcześniej. No a tak to
pierwsze kilka dni nie obsługiwałam w ogóle na kasie, tylko chodziłam po sklepie, układałam, no po prostu poznawałam, co gdzie jest, żeby móc potem ludziom doradzać, pokazywać, jak, gdzie cokolwiek jest. Skąd się dowiedziałaś, że kogoś szukają? Na wejściu do salonu była informacja, karteczka, szukamy pracownika, więcej informacji przy kasie. No i ja jak poszłam do kasy, no to tam zostawiłam imię, nazwisko, podałam i numer telefonu. No i tam chyba po 3 tygodniach pani do mnie zadzwoniła i umówiłyśmy się na rozmowę. Dużo jest do zapamiętania, wyuczenia się na starcie. No trochę tak, ale nie jest to jakoś bardzo trudne. No, ja tak naprawdę teraz no już prawie miesiąc pracuję, a jeszcze wszystkiego sama nie umiem zrobić. No bo Empik to też są jakieś tam Empik Foto, te paczki do odbioru, nadawanie paczek. Różnych jest tam dużo opcji, no ja wszystkiego sama robić nie umiem, jeszcze się dopytuję czasami, wolę się upewnić. Także trochę tego jest, ale nie jest to jakieś bardzo trudne. No trzeba też wiedzieć, gdzie co leży w tym sklepie, no bo jak ktoś ci się przyjdzie i spyta, nie wiem, o wkład do tuszu, albo pokaże ci zdjęcie jakiegoś długopisu i on chce taki długopis, czy coś takiego, no to trzeba to po prostu wiedzieć, ale to też jest takie na wyczucie, że z czasem się mniej więcej już wie. No jak się też ten towar rozkłada, no to też wiadomo, że uczymy się, gdzie co jest. I też Sandra właśnie zadała mi 2 pytania. Uwielbiamy zwroty, prawda? Tak. No codziennie wieczorem trzeba robić zwroty z prasy i czasami, żeby znaleźć jakąś taką gazetkę gdzieś upchniętą w kącie, to czasami się trzeba troszeczkę naszukać, albo jakaś manga, bo z książek zwrotów jeszcze nie robiłam, ale też widziałam, że dziewczyny robiły, także no szukanie tych książek po prostu czasami jest czasochłonne. Co tutaj jeszcze mam? Aha, i zapomniałam dodać jeszcze kartki, tak, kartki okolicznościowe. Przy nich jest bardzo dużo pracy, dlatego że ludzie tam robią taki bałagan, że co chwilę trzeba chodzić i układać. Tym bardziej teraz w maju, jak był ten okres komunijny, w sumie jest cały czas, no to na tych kartkach komunijnych jest cały czas bałagan i trzeba to ciągle układać. Tak samo na ślubnych, no po prostu ludzie nie odkładają rzeczy na swoje miejsce, tylko wciskają byle gdzie. No i tak to wygląda, że trzeba to po prostu potem układać. Czy jest ciężko? Są jakieś podziały na stanowiska? Trzeba przechodzić jakąś kontrolę przeciw kradzieżom? Czy stanowiska? No to mamy panią menadżer. I też jest tak, że na przykład 2 dziewczyny są typowo na dziale z książkami i one tam się tym zajmują. Jedna też ma tam lifestyle, czyli te wszystkie kolekcje empikowe i tak dalej. No także trochę ten podział jest, no ale wiadomo, jak trzeba polecić komuś książkę, no to ja też idę i szukam z nimi, polecam. Także to nie aż tak bardzo. Co tam było? Jeszcze trzeba przechodzić jakąś kontrolę przeciw kradzieżom, tak. Za każdym razem, jak no, wychodzę ze sklepu, to muszę się, wiecie, przed kamerami oklepać, pokazać torebkę i inna dziewczyna musi mi tam sprawdzić, czy po prostu niczego nie wynoszę. Także to jedynie taka rzecz, no, przed kamerami trzeba to zrobić. I to by było na tyle z tych wszystkich pytań. Jeżeli jeszcze jakieś się pojawią, to możecie zadawać w komentarzu, ja z chęcią na nie odpowiem. A teraz co? Ja już dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog się Wam podobał. Trochę był chaotyczny, ale u mnie te vlogi zazwyczaj takie są. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!